Każdy, kto zostawi łapkę w górę pod tym filmem, jest totalnym szefem. Ale jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam przypomnieć o konkursie na 12 tysięcy fałdolców. No i generalnie wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał oraz wszystkie kanały, które znajdują się w filmie konkursowym, do którego link macie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku chciałem wam przedstawić 3 darmowe skiny, które możecie zdobyć już teraz w Fortnite'cie. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji możesz też wpaść na mojego Instagrama, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, także pierwszym skinem na naszej liście jest to Snowmando. Generalnie jest to skin, którego możemy zdobyć poprzez ukończenie 9 wyzwań z nowych wyzwań, a najdokładniej operacji Zadymka. Generalnie obecnie mamy 6 dzień operacji Zadymka, no a właśnie za dzień 9 otrzymujemy właśnie tego skina. Generalnie sam skin jest według mnie naprawdę kozacki, no a wyzwania również są naprawdę proste, jeżeli chodzi właśnie o zrobienie wszystkich wyzwań operacji Zadymka. Drugim skinem na naszej liście jest to również skin, który znajduje się w tych wyzwaniach, lecz nie są za ukończenie 9 wyzwań, lecz za ukończenie 12. I nie wiem dokładnie jak on się nazywa, ale jest to taki oto żeński skin. No i wydaje mi się, że jest to całkiem spoko, że Epic Games właśnie po raz kolejny w tym roku rozdało nam 2 darmowe skiny. Lecz no troszeczkę szkoda, że nie za pomocą podarunków, czyli po prostu świątecznych prezentów, lecz za pomocą wyzwań. A teraz przejdźmy sobie do trzeciego darmowego skina, a najdokładniej jest to darmowy pakiet na PlayStation, czyli kolejny pakiet PlayStation Plus. Generalnie no to właśnie mamy tutaj takiego skina, no i nie wiem czy jeszcze jest to dostępne w Polsce, ale na pewno jest to już dostępne za granicą. No i generalnie no to wystarczy, że po prostu będziemy posiadali PlayStation Plus i wtedy ten pakiet możemy sobie na spokojnie odebrać. No i generalnie są też sposoby na zdobycie właśnie takowego pakietu PlayStation właśnie na komputerze. Jeżeli pod tym filmem zdobijecie dużo łapek w górę, to postaram wam się mniej więcej pokazać jak to zrobić i tak dalej. No i generalnie to by było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcineczek, są to 3 darmowe skiny, które po prostu możecie sobie zdobyć teraz w Fortnite'cie. Także co, to by było na tyle, do zobaczenia i cześć!